Hejka wszystkim! Tutaj. W dzisiejszym odcinku oczywiście kontynuujemy przygody Siwka z Tokiboki. Jesteście ciekawi, jak mi dzisiaj pójdzie w tą grę? To dajecie! I w dzisiejszym odcinku mam dla was małą niespodziankę. Uznałam, że skoro zbliża się jesień, no i ja wiem, że jest zimniej i ciemniej, ale ja bardzo lubię jesienne kolory, jak na drzewach jest tak pięknie, pomarańczowo, taką ładną jesień, to przydałoby się wybrać do parku. A skoro chcę się wybrać do parku, no to muszę zebrać ze sobą Siwka. I z tej właśnie okazji, dum-dum-dum, kupiłam park w Tosyboce i nie mogę się już doczekać zobaczyć, co tam będzie. Bardzo się staram od jakiegoś czasu, jak kupuję te dodatki, ja tu nie patrzę. Jak kupuję te dodatki, nie patrzeć, co jest w środku, żeby mieć jednak niespodziankę. I mam nadzieję, że w tym parku będą jakieś zwierzaki super, może jakiś kot nam się trafi. No i bardzo dużo nowych osób, które może poznać nasz Siwek. No to zabieramy się, patrzę. Dobra, mamy. Ojoj, ale to jest... Ale dobra, szybko. Dobra, nie w tą stronę. Okej, idziemy od strony lewej. Co my tutaj mamy? To jest delfinek? I złota rybka! I jest nawet taki... super... super łódeczka. Okej, mamy tu jakiegoś buldożka francuskiego. Strój kąpielowy. Dobra, to chowamy, bo na razie nam się to nie przyda, bo... My do parku wybraliśmy się na ładną, złotą jesień, nie na kąpanie się. Kąpanie się będzie mogło być bardziej przy okresie wakacyjnym, myślę. I co my tu dalej mamy? Kociaka mamy, drugiego i trzeciego i tutaj nawet czwartego kociaka. Coś czuję, że kociaka nowego zabierzemy do domu Siwka. I tutaj mamy pana Loda. Panie Lodzie, co pan taki smutny? Pan Lód, który robi lody. Okej, mamy grzybka. Ostatnio. Ej! I czy wy pamiętacie, w ostatnim odcinku, jak graliśmy w szpital, to tam też była to samo ogłoszenie, że zginął kotek? To tu jest jeszcze jedno. Jestem ciekawa, czy są tu jakieś sekrety, bo mi się wydaje, że... Okej, dobra, zaraz popatrzymy różnego typu sekrety, przejdźmy dalej. Tu są jakieś... Tu są zajęce. Tu jest... zajączek, ale ja tutaj widzę jakiegoś jeszcze w środku. Czy to jest czarny kotek? Czy tylko tak wygląda? Okej. To jest miejsce na kupy. Dobra, mamy siateczkę nawet, w razie co na kupę, wyrzućmy ją. A co to jest? To kolorowe. I nie mogę tego podnieść. Mamy tęczową kupę. Okej, dobra. Ej, ja widzę, że tutaj jest coś nie tak. Ej, mamy jakiś sekret. Odkryłam. Jajko. To jest dziecko drzewa! Pan Sadzonka! To jest pan Sadzonka! Odkryliśmy pana Sadzonkę! Pana Sadzonko! Siedź tu pan! Kula dyskotekowa w parku! To dopiero jest niezłe! Okej, i mamy też te... Tutaj jest grzybek jeden. Tam nie ma. Drugi, trzeci. Co się stanie, jak zjemy? Ej, tu jest jakieś coś jeszcze. Czy tu trzeba położyć grzybka i coś się stanie? O! To jest guzik na chowanie i pokazywanie grzybków? No ciekawe, a to co to za w ogóle stworzonko jakieś? Nie wiem, totalnie nie znam się na zwierzęciach innych niż koty. Gdzie jest Siwek? Zgaśmy sobie światełko, zobaczmy jak to wygląda nocą. No słodziutko, ja wam powiem. Siwek, chodź no to, chodź no ty to tu, ty tu to. No, wiecie o co chodzi. I teraz tak, jakie my tu mamy koty? Chodź tu panie kocie. On się schował od razu do kartonu. Ej, nie wiem czy wy macie koty czy nie, ale czy zauważyliście, że zawsze, jak się da karton jakiś,
To go się tam pakuje do środka? Chyba, że tylko moje tak robią. W takim razie... Pamiętajcie, żeby zostawić subskrybuj na tym kanale, koniecznie z dzwoneczkiem, dużo łapek w górę i napisać mi komentarz, czy wasze koty też się chowają tak nagminnie w kartony. Dobra, koty zostawmy sobie na koniec, bo z tym kotem jednym na pewno wrócimy do naszego domku, będzie kolejny koteł. Tu jest... to nie jest owieczka, to jest... No coś takiego, okej. Okay. Jest tylko chłopczyk i dziewczynka, a tutaj widzę, że tresują swoje pieski i kto wygra, kto będzie miał lepszego pieska, ten zdobywa puchar. Tu jest nawet pan szczurek i pan pingwinek. Myślę, że skoro tu jesteśmy, zróbmy sobie te zawody, skoro jest już to tak wszystko pięknie przygotowane pod te pieski, to fajnie byłoby zrobić sobie jakieś zawody. Przepraszam Państwa na chwilę, proszę się przesunąć, pieski zabrać ze sobą, tak. I zróbmy tutaj tory przeszkód i Siwek będzie sędzią tego i ten, kto wygra, zdobywa puchar, a w nagrodę za to, że Siwek tak ładnie będzie sędziował, dostanie jednego nowego kociaka do domu. No dobrze, dobrze, dobrze. Witam Was wszystkich na corocznym zebraniu wyścigów psów. Mamy tutaj dwóch kandydatów, którzy chcą wygrać ten oto puchar. Ale niestety tylko jeden zdobędzie pierwsze miejsce. A kto to będzie? Zaraz się przekonamy. W dzisiejszych zawodach weźmie udział Karolinka z moim pieskiem Tobiaszkiem oraz Wojtuś i pan Mieczysław. Super! No to ja bym tak polecała, że skoro mamy chłopczyka i dziewczynkę, to niech dziewczynka może zacznie. Co ty na to? No ja nie widzę żadnych przeszkód. To ja sobie tu usiądę na chwilę i poczekam. Super, ja też nie chcę przeszkadzać. No i zaczynamy! Dobrze, dobrze, posłuchaj. Musisz ładnie przebiec, żeby zdobyć ten medal. Pamiętaj, tak jak ćwiczyliśmy. Uf, 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 uf. Pięknie, pięknie, jesteś już prawie w połowie. Dasz radę, dasz radę. Uf. Super! I teraz dwa duże skoki. Skacz, pamiętaj, ćwiczyliśmy to. Super! I skończyliśmy już. To teraz ja sobie usiądę, żeby nie przeszkadzać. No tak, tak, teraz moja kolej. My na pewno wygramy. Musimy wygrać. Łaf, 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 łaf. Łaf, 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 łaf. Super, super, już połowa za tobą. Teraz szybko, skoki. Ja wiem, że masz z tym problem, ale dasz radę, mówię ci, ja w ciebie wierzę. Łaf, 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 łaf. Super, jestem z ciebie dumny, naprawdę jestem dumny. No i teraz moja kolej, żeby ogłosić zwycięzcę. Szybko, szybko, wszyscy zamykają oczy, nikt nie podgląda. I oto zwycięża nasz piesełek malutki. Brawo, brawo, jestem z Was obojga bardzo dumna i zadowolona. Niestety, ale mała różnica była między Wami w prędkości. Jej, jej, super, wygraliśmy, wygraliśmy. Proszę Twój zasłużony medal na główce, tylko że powinnaś chyba raczej wziąć to do rączki. Aj, aj, przepraszam, przepraszam, jestem tak zadowolona, że wygraliśmy, że nie wiem normalnie co aż ja robię. A ja proponuję, żebyśmy wszyscy uczcili to jakimś dobrym lodem. I oczywiście jako wygraną dostajesz pięknego rożka. Super, super, tak bardzo się cieszę, tak długo trenowaliśmy, żeby właśnie nam się to udało, super, super. Jako nagrodę pocieszenia ja sugeruję psie lody dla Twojego pupila. Łof, 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 łof. No ja widzę, że się on nie może doczekać, daj mu, daj, zasłużył. Proszę bardzo. Łof, 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 łof. No i super, udał się nam.
turniej. W ogóle te dwa żuczki są śmieszne. Dobra, i teraz musimy się, moi kochani, poważnie... Ej, ale zanim... Czy to będzie pływało? Tutaj wygląda, jakby coś było jeszcze, nie? Za tym. Ale to chyba jest tylko tak... O, żeby to stało. Stój! Możesz też leżeć, okej. Okay. No i uważam, że teraz trzeba wybrać jakiegoś kociaka dla Siwka. I pytanie jest... Którego? Mi się tak strasznie podoba ten biały. On ma trochę obrażoną minę, jak Orion wiecznie taki. Ale ma dwa kolorowe oczka. No, no wszystkie kociaki są słodkie. Ale patrzcie, ten jeden jest taki właśnie troszeczkę pod Halloween, więc może on będzie miał na Halloween jakąś magiczną moc, więc na razie go zostawmy. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Ten wygląda troszeczkę jak synek. No powiedzcie, że nie. No czarno-biały synek. Więc skoro mamy synka w realu, no to nie wiem, czy jest sens brać takiego synka też do domu w toce boce. Lepiej coś innego. Większa różnorodność, więcej pomysłów, prawda? No i jest też ostatni kociak, ten na środku, ale on ma strasznie przerażone oczy. Ja nie wiem, czy będzie mu po prostu dobrze, jak z nami wróci do domku. On wygląda tak, jakby chciał tutaj zostać. No więc drogą eliminacji, Siwku, to jest twój nowy przyjaciel. Okej, zabieramy do domku, zabieramy szybciuteńko do domku, musi poznać resztę ekipy. I jesteśmy już w naszym domeczku, tutaj są dalej kartony, nie zwracajcie na nie uwagi w ogóle. O, i patrzcie, jak ten kot ma mieć na imię? Kompletnie o tym nie pomyślałam, piszcie w komentarzu. On jest biały, ma jedno oczko zielone, drugie niebieskie, może pan Śnieżynek? No nie wiem, musicie pisać mi w komentarzu, jak nazwać tego białego nowego kotka. Wtedy będziemy mogli go zapoznać z resztą domowników. Bo no jak mają się teraz poznać, jeżeli on nie ma imienia? Piszcie, koniecznie piszcie. To wszystko, co miałam dla was w dzisiejszym odcinku. Ale nie przejmujcie się, bo na pewno będą kolejne odcineczki. Tylko koniecznie kliknijcie w przycisk subskrybuj i dajcie też dzwoneczek. To jak? Widzimy się następnym razem?